Witam Państwa, Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Łączymy się z Jakubem Maciejewskim, naszym korespondentem wojennym na Ukrainie i to z linii frontu w Donbasie. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, witam z Lisyczańska. Za chwilę będziemy jechać do Siewierodoniecka i to jest już ostatnie miasto tutaj, gdzie jeszcze Rosjanie nie weszli. Dalej trwa już bitwa. Jesteśmy właśnie w centrum tego miasteczka, które 3 miesiące temu liczyło 100 tysięcy mieszkańców. Teraz mieszka tu około 1% liczby i normalnie całe bloki. Wszystko jest opustoszałe. Jeśli będziemy widzieli jakieś samochody, to prawdopodobnie będą już wojskowi, którzy jadą na front bronić Siewierodoniecka. Kuba, donosi ministerstwo, właśnie sztab generalny Ukrainy donosi, że w ciągu ostatniej doby odparto 10 ataków wroga w Donbasie, na wschodzie kraju. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy mówi o tym. Zniszczono 2 czołgi, 17 systemów artyleryjskich, 38 jednostek bojowego sprzętu opancerzonego i 10 pojazdów. I strącono 10 bezzałogowców, o tak można to określić, prawda? Więc tak, chodzi pewnie o drony. Tak, Kuba, chciałam pokazać ci taki, bo bardzo ciekawa animacja się ukazała w internecie, pokazująca, jak się zmieniało rozmieszczenie wojsk od pierwszego dnia wojny, od pierwszego dnia ataku rosyjskiego agresora na Ukrainę. Takie właśnie, to jest 33 dzień, kiedy widać, jak bardzo jest oblegany Kijów. I potem mamy drugi screen z tej bardzo ciekawej animacji. Mogą sobie państwo ją znaleźć w internecie. Ona pokazuje, jak przez te ponad 60 już dni wojny te wojska się przesuwały, ale w 38 dniu tej inwazji już właściwie wokół Kijowa w ogóle tych wojsk nie ma. Teraz jest Donbas. Dlaczego Donbas jest tak ważny dla Rosjan, zdobycie Donbasu? Ponieważ Rosja uznała dwie separatystyczne republiki jako niepodległe i te republiki wcześniej tworzyły przecież część obwodów donieckiego i ługańskiego, a więc chcą osiągnąć granicę, chcą zająć cały Donbas. Chciałoby się powiedzieć, że ważne są tam te fabryki, potężne kompleksy przemysłowe i kopalnie, ale przecież to jest, słuchajcie, zupełnie poniszczone, zalane wodą. Gdzie wejdą Rosjanie, pozostawiają, no tutaj już po rosyjsku takie samo mi przychodzi, ужас, no tragedia. Nic tutaj po prostu nie ma. Natomiast jeśli chodzi o same drony, to nawet wczoraj jednego drona na moich uszach, że tak powiem, zestrzelono w nocy z karabinów. Udało się trafić ponad placówką, gdzie byliśmy. Ale ja państwu chcę przedstawić komendanta pod oddziału specjalnego przeznaczenia. Komandir, proszę, można was wygrać gdzieś, proszę, który zresztą tutaj opiekuje się nami i zabrał nas w te miejsca. Dzień dobry, panie komendancie. Dobrego dnia. Skażcie, proszę, po czemu ruskie soldaty nie zachwaciły ani jednego oblastnego goroda, stolicy oblasti, ani jednego? Тому що у них, напевно, не вистачає сили духу, і плюс вони не розраховують, що наші люди разом з збройними силами повстануть. Ну, у них багато техніки, танку. Ну, все застаріло. Ну, все застаріло. Тобто це фейк. То, що там вони розказують, що у них друга армія світу, то це насправді. Mówi właśnie komander, że to na bumadze, na papierze jest po prostu ta druga armia w świecie, a tak naprawdę została ona tylko na papierze i nie ma u nich bojowego ducha. I to jest podstawowy powód, dla którego takie klęski ponoszą Rosjanie. No, dlaczego na przykład tak długo borba w popasnie, da, już poczty 3 miesiące? No to było, to, że u nas chłopcy jakby już wojujecie z 2014 roku, a щодо кацапи, вони про це не подумали, що кожен другий українець пройшов вже війну і має бойовий досвід, і за цього вони там, вони самі в основному не хочуть воювати, їх заставляють, скоріш за все. Вони здаються в полон там і все. Byliśmy dzisiaj pod wioską Popasna, gdzie od początku inwazji trwają właśnie walki. Rosjanie nie mogą tego małego miasteczka, właściwie wioski, zająć. Przez ponad 2 miesiące Ukraińcy bronią i komandier mówił mi wcześniej, że już właściwie nie można mówić Popasna. Tam już nic nie ma, wszystko zostało zniszczone. I na tych gruzach bronią się Ukraińcy, by Rosjanie nie zajęli drogi. Drogi po prostu, którą chcą zamknąć Donbas w kotle, co im się zupełnie nie udaje. Komandier, скажите, пожалуйста.
polskim ludziom, z polskim żytelom. Odkąd wy znacie, że Ukraina pobiedzi w tej wojnie? Po pierwsze, перемогли їх морально, тому що вони хотіли за три дні захопити Побромужу. Ну, ви ж бачите, що вже за два місяці вони жодного обласного центру не взяли. Ну, хіба що Херсон. Херсон, ну, ж... В Херсоні не було армії української, щоб захистити. Ну, можна сказати, що так. Ми там не були. Ну, походу, що так, не було там армії. Тому що, ну, не знаю чому. Да. Комендант повідомив, дорогі панство, дякую вам. Дякую. Комендант właśnie powiedział, że jeśli po trzech dniach nie udało się osiągnąć celów rosyjskiej armii, no to w takim razie już ten moralny upadek i brak ducha sprawił, że już sami Rosjanie nie wierzą, że uda się te postępy jakoś rozwinąć. Także na tę chwilę faktycznie widać tutaj też, tak jak widzieliście po komendancie, kompletny spokój. No bywa tak, że rakiety, drony nam latały nad głowami tej nocy. No i co z tego? Tu wszyscy są naprawdę pewni, to nie jest na potrzeby wideo. Przez całą noc można było przegadać i tu są wszyscy pewni, że spokojnie. Idzie już ciężki sprzęt z zachodu, ludzie są, wola walki jest i są oficerowie i żołnierze, którzy już od 8 lat w Donbasie przećwiczyli się, jak walczyć no z orkami. Tak, Kuba, ale z drugiej strony, z tego co czytamy, to te miejsca, które zajęli Rosjanie, przez które przeszli Rosjanie, to są takie miejsca spustoszone, jakby szarańcza i 7 plak egipskich spadło na to. Jest wszystko, co może być zniszczone, jest zniszczone. Ja już nie mówię o tragediach ludzi, bo te doniesienia o potwornym ludobójstwie codziennie do nas docierają, ale kradzione jest zboże, kradzione są sprzęty rolnicze. Oczywiście czasami ma to tragikomiczny wydźwięk, jak chociażby kradzież tych traktorów z amerykańskiej firmy, które Rosjanie wywieźli, a potem się okazało, że Amerykanie na odległość je po prostu unieruchomili, nie można ich użyć. Ale to jest tragedia, bo oni zostawiają po sobie spaloną ziemię. Ukraińcy mają tę świadomość, jak ciężko będzie po zwycięstwie, bo wszyscy im tego życzymy i wszystko wskazuje na to, że nie poddadzą się. Jak ciężko będzie odbudować ten kraj. I to są też rozmowy, które coraz bardziej trwają. Ja na początku wojny opowiadałem w telewizji w Polsce.pl, że są jakoś spokojni, że da się, że jest ten entuzjazm. Natomiast kiedy ruskie wyszły już z okolic Kijowa, z okolic Czernichowa, z tych dwóch obwodów i zobaczyło się skalę tych zniszczeń, no to wtedy faktycznie zaczęto wątpić. I jak tu wyobraźcie sobie, mała wioska Popasna na granicy tej okupacji separatystów niby i na granicy ukraińskiego już tutaj terytorium zajmowanego, trzymanego przez Ukraińców, to przez ponad 60 dni trwa bombardowanie jednej wioski, bo Rosjanie nie mogą jej zdobyć. Tam byli kadyrowcy, tam byli wagnerowcy, najlepsza elita Putina i po prostu musieli się cofać. Tu komendant mi też mówił, że oni wysiadają z pociągu, tam próbują coś walczyć, ale jak muszą się oddalić od swojej linii, to już nie są w stanie i wtedy uderzają rakiety. Jak powiedział mi tu zastępca komendanta, to tych rakiet podobno może ruskim starczyć nawet na 10 lat wojny, bo to idą zapasy jeszcze z czasów sowieckich. Natomiast te zniszczenia, no faktycznie, ja tu opowiadam Ukraińcom o przypadku Powstania Warszawskiego i o tym, że udało się odbudować te tereny zupełnie. Ale kiedy się widzi, że takich zniszczonych Warszaw, mniejszych miejscowości, ale zniszczonych w takim samym stopniu, w 90% są już dziesiątki, a niedługo będą setki, to faktycznie pojawia się pytanie, jak potem to sfinansować, odbudować, jak potem ocalić Ukrainę już po zwycięstwie. Kuba, angielski The Times, The Times cytuje ukraińskie źródło wojskowe, które donosi, że Kreml podjął już decyzję o ataku na Mołdawię. Ja wiem, że Mołdawia jest bliska twojemu sercu. Często tam jesteś, znasz ten kraj, utrzymujesz kontakty. Mały kraj, uzależniony w 100% od dostawy rosyjskiego gazu, z niewielką armią, nieco ponad 3200 osób, który ostatnio bardzo taki wyraził, no chociaż mówiło się o tym, że jest prorosyjska Mołdawia, to jednak ostatnie wypowiedzi polityków mołdawskich są proeuropejskie. Jak sądzisz, czy rzeczywiście Putin odważy się zaatakować Mołdawię i co to może znaczyć dla tego kraju? Przede wszystkim, tak, mam kontakt z Mołdawianami i z ludźmi z Naddniestrza. Już się jednemu pomieszało w głowie, już mi zaczął grozić, że przyjedzie do Polski i mnie znajdzie. Pozdrawiam go bardzo serdecznie, prześlę mu ten link i niech idzie tam, gdzie ruski wojenny korabl.
Natomiast trzeba powiedzieć tak, że Naddniestrzanie od 30 lat, bo 30 lat już trwa ich ta quasi niepodległość, 30 lat opowiadają: przyjdzie wreszcie do nas Rosja, przyjdzie tu Rosja, zdjęm ciebie, tak, czekamy na ciebie Rosję, Putin, dawaj czołgi. I oto się ich marzenie spełnia. Już Cherson zajęli, idą dalej, idą na Odessę, zbliżają się do Pridniestrowia. I co ci dumni Rosjanie z Pridniestrowia robią? Pakują manatki i uciekają, kolejki na przejściach, na przejściach granicznych, żeby uciec, bo idzie Rosja. I to jest właśnie nauka na wszystkie lata. O Rosji to sobie można gadać, można sobie obiecywać, można bajki opowiadać. Ale jak przychodzi co do czego, to Rosja jest czystym mordorem z orkami, samą katastrofą. Natomiast w Mołdawii autentycznie boją się tego ataku. Autentycznie państewko, które nie ma armii właściwie, nie jest w NATO, nie jest w Unii Europejskiej, tam padł blady strach. Ale jest też druga strona medalu. Tam, gdzie Rosjanie próbują coś zdziałać, jest ten efekt bumerangu, tak? Chcieli teraz Rosjanie Ukraińców przekonać do siebie, a zukrainizowali bardzo wielu tych, którzy nawet troszeczkę Rosji wierzyło. Tak samo teraz będą być może chcieli zająć Mołdawię, a Rumunia tam wejdzie ze swoimi pomysłami unionistów, czyli zjednoczenia obu tych krajów, które są przecież zamieszkane przez ten sam naród, rozdzielony przez Rosję w XIX wieku, a potem paktem Ribbentrop-Mołotow, więc nie wiemy, co się stanie, ale te ruchy Rosji mogą być zamieniane w efekt bumerangu, mogą jej jeszcze bardziej zaszkodzić, czego jej przecież życzymy. No właśnie, dlatego że według doniesień Rosja może podjąć próbę ataku na Mołdawię w okolicach 9 maja. 9 maja, Dzień Zwycięstwa. Właściwie Rosjanie nie mają się czym pochwalić tym, bo to, co oglądaliśmy do niedawna, rokrocznie, te pokazy siły, sprzętu, wielkości armii rosyjskiej w konfrontacji z tym, co się dzieje w czasie wojny na Ukrainie, no po prostu okazało się bańką mydlaną. I czy uważasz, że Putin jakoś, żeby ratować ten Dzień Zwycięstwa, może rzeczywiście dać taki nowy sygnał? Jesteśmy wielcy, atakujemy kolejny kraj, Rosjanie, znowu wróci wielki Związek Radziecki. Coś szykują, nie wiemy co. Ja tu słyszałem też takie historie, że nawet jest w stanie, no to są historie takie, wiecie, być może miejskie mity wojenne, że może nawet Putin obwieścić Rosji, że coś ważnego zdobył. No, słyszałem naprawdę nieprawdopodobną historię tutaj, że porwano pewnych inżynierów i tak zrekonstruowano zdjęciami i szpiegostwem część jednego z ukraińskich miast, że może nawet rekonstrukcję wybudują. To są pewnie mity. Natomiast coś szykują. Ja powiem tak, żaden z ekspertów, żaden na świecie od Chicago do Tobolska nie przewidział tego, co Rosjanie zrobią, więc nam też się raczej nie uda, ale możemy być pewni, że ta wola zła, wola imperium, tej upadłej kultury, to już się nie podniesie o własnych siłach, więc może tylko niszczyć i innych ciągnąć w dół. Oni jeszcze raz z tym zaskoczą. Ja pokażę państwu, nie wiem, czy widać czarny dym tam w tle na moich oczach przed chwilą właśnie przeleciał pocisk i uderzył. Teraz widać tylko dym tam w oddali, to jest Siewierodonieck, gdzie Ukraińcy bronią już się bezpośrednio, twarzą w twarz z orkami, którzy jednak nie są w stanie w takiej walce wytrzymać. Strzelać z daleka i czy spuszczać bomby z samolotów, to tak. Ale walczyć jak żołnierz z żołnierzem, no to okazują się po prostu naprawdę żałosnym mięsem armatnim. Ważny chyba sygnał płynie z Waszyngtonu. Ja już nie mówię tylko o wizycie Nancy Pelosi i spotkaniu z prezydentem Ukrainy, ale także z inicjatywą, która została zgłoszona w Kongresie, żeby dać tak jakby no na przyszłość prezydentowi Bidenowi prawo użycia wojsk amerykańskich na terenie Ukrainy. Oczywiście kongresmen, który to tę rezolucję, treść tej rezolucji zgłosił, mówi, że to nie jest pozwolenie już, ale na wszelki wypadek, żeby coś takiego było. I jest to chyba taki odstraszający trochę ruch w stronę na przykład ministra Ławrowa, grożącego atakiem nuklearnym. Tak, no im tylko te groźby pozostały, no bo coś innego. Ich największe kozackie, znaczy takie chwalebne specjednostki okazały się śmieszne. No tutaj tyle nasłuchałem się o kaderowcach i o wagnerowcach, po prostu anegdot, jak to są bezradni, jak to mają kontrakt na miesiąc, zarabiają pieniądze, więc kiedy im się kończy kontrakt, już nie chcą walczyć, by wrócić z pensją miesięczną do domu. Natomiast tak, tutaj wreszcie czuję się tą obecność. Ja mam polskich
hełm, proszę państwa, dostałem tutaj od komendanta hełm, który jest właściwie z Polski, ale oczywiście widać też inne rodzaje uzbrojenia. Kuba, musimy zakończyć tym polskim akcentem. Jędryka pomaga też, Marek Budzisz o tym świetnie pisze w obecnym tygodniku sieci. Dziękuję bardzo, uważaj na siebie, może być tak troszeczkę dalej od tych rakiet spadających, które tam widać, jakie efekty przynoszą, się ustawiał. Dziękuję bardzo, trzymaj się, a my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut, proszę z nami zostać.